Halo, halo. Słyszałem, że to się podobno nagrywa. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli pomidorowy.pl. I tym filmikiem chciałbym wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji na kanale. Wow! Co ja mogę powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo, ale to bardzo zadziwiony. I no ja nie wiem, co mogę szczerze powiedzieć, po prostu wow, to jestem mega zaskoczony, serio. Nie sądziłem, że w tym roku osiągnę właśnie już czterocyfrową liczbę. Ale no cóż, co ja mogę wam, że tak powiem, powiedzieć w tym oto filmiku? Przede wszystkim podziękować za to, że śledzicie moją aktywność. Niektórzy od początku, kiedy zaczynałem, kiedy miałem gdzieś 5 subów i mój kanał raczkował, a niektórzy... Z tego względu, że na przykład subują mnie od 2 lat, niektórzy mnie rok subują, a jeszcze niektórzy od paru miesięcy. Dziękuję i bardzo, ale to bardzo się cieszę, że wspieracie mnie w każdym, w tym co robię praktycznie. Czyli chodzi o to, że na przykład robię tam właśnie sobie let's play'e, czy jakieś tam materiały. I bardzo się cieszę z tego powodu, że wspieracie mnie w tym co robię. To jest naprawdę moim zdaniem coś pięknego, że mam takich widzów, co mnie wspierają w tym, co robię i generalnie, no. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, za co wam bardzo dziękuję. Również chcę podziękować za to, że czasami, nie mówię, że cały czas, ale od czasu do czasu też mnie wspieracie na live'ach donate'ami czy coś. To też jest bardzo spoko sprawa, że jednak chcecie poświecić te 2 lub 3 złote, albo w niektórym przypadku 100 złotych, by wysłać mi. Naprawdę, ja aż sam nie wiem, co powiedzieć. Jestem po prostu zadowolony z tego względu. Co mogę wam obiecać, osiągając ten oto próg? Przede wszystkim to, czy... Odpowiem już na najczęstsze pojawiające się pytania. Nawet, że się jeszcze nie pojawiły, ale zapewne mogą się pojawić. Nie będę tego ukrywał, więc dlatego biorę na to poprawkę. Przede wszystkim mogę wam zapewnić to, że na 100% będę cały czas taki sam. Nie mam zamiaru się zmienić, jest mi dobrze z tym, jaki ja jestem, tak więc nie musicie się o to martwić. Osiągając ten próg, mogę zapewnić to, że będę też nagrywał nie tylko gierki retro. Właściwie to już od dawna planuję troszeczkę tak jakby odejść od retro. Znaczy nie chodzi o to, że tak odejść, że kompletnie przestać nagrywać. Ale chodzi o to, żeby też skupić się na innych grach jednak, bo jest sporo gier takich nowiutkich, troszeczkę może już nie podpasujących pod retro, ale po prostu na przykład sprzed roku, a może nawet w tym roku, albo sprzed 2 lat. I fajnie byłoby też się za takie gry zabrać, bo mam parę tytułów, które chciałbym ograć. Ale też są tytuły właśnie retro, których nie ogrywałem praktycznie. Mając teraz taką liczbę, jaką mam. Znaczy nie chodzi o to, że tak jakby sobie dałem taki cel w sumie, że jak osiągnę taką ilość, że tak powiem, subskrypcji, to zacznę nagrywać takie gry. I tymi grami to są bardzo znane po prostu dwie gry retro. Na pewno będziecie kojarzyć. Ale to jeszcze nie wiem kiedy. Myślę, że od 2018 ruszymy z pełną petardą. W tym roku bardzo, ale to bardzo zależy mi na skończeniu 102 Dalmatyńczyków. Jako, że już niedużo zostało do mojego wyjazdu, tak więc myślę, że jeszcze jak skończę Dalmatyńczyki, to może, ale to jest może, to nie jest pewne w 100%. Może, że się pojawi jakiś jeszcze króciutki let's play, 6-odcinkowy, bo mam jeden nagrany na zapas. A już takie dłuższe let's play'e typu na przykład, nie wiem, jakieś gierki wyścigowe, platformowe, inne. Mam plan zabrać się już od 2018, dlatego że chciałbym ten rok zakończyć jakby Dalmatyńczykami, jak i tą grą. Na pewno się jeszcze zapytacie, dlaczego ty, Pomidor, mówiłeś najpierw, że nie będziesz tak często streamował, teraz zacząłeś znowu streamować. Robię coś takiego, ponieważ przed wyjazdem chciałbym, żeby był taki efekt dosłownie żygania mną. Wiem, może to źle określiłem. Ale chodzi o to, że taki efekt, że wiecie, że o, żeby troszeczkę wam tutaj postreamować, żebyście jeszcze jednak wiedzieli mnie i tak dalej, bo potem jak już dojdzie do tego dnia, no to widzicie, nie będzie mnie i nie będzie co, że tak powiem, streamować. Chyba, że będę u Justyny streamował z nią. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Justyna. No i co ja mogę powiedzieć w skrócie? No, ja się bardzo cieszę, że wspieracie mnie w sumie od
3 lat, niektórzy od 2, niektórzy w sumie od paru miesięcy. Bardzo się cieszę, ja, jakby to powiedzieć, cieszę się z każdego negatywnego, jak i pozytywnego komentarzu pod moim filmem. Bo jednak, kiedy piszecie mi jakieś negatywne w stylu, że mam coś poprawić czy coś, ja bardzo, ale to bardzo stawiam na to, że chciałbym, żebyście też stawiali jakąś krytykę. W sensie, na przykład coś wam się tu nie podobało. Ja oczywiście zawsze czytam komentarze, tak więc o to nie musicie się martwić. Tak więc, jeżeli będziecie czuli się pominięci, to bardzo serdecznie przepraszam. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem powiedzieć odnośnie komentarzy, to to, że ja wiem, że niektórzy mogą być źli, że nie odpowiadam od razu na komentarze, że niektórzy muszą czekać załóżmy 5 dni lub 6 dni na to, żebym łaskawie odpowiedział na komentarz. Bardzo was za to przepraszam, za takie opóźnienia, ale czasami są właśnie sytuacje, że muszę przy czymś posiedzieć trochę. Na przykład z Dalmatyczykami, gdzie dosyć często zarywam nawet nocki, by przetłumaczyć wam cały ten odcinek. Już mogę spoilerować, że przedostatni odcinek, czyli odcinek numer 7, będzie jednym z najdłuższych odcinków chyba w historii całego mojego kanału. Bo nie zdarzyło się, znaczy, dobra, luźny let's play, ale luźne let's play się nie liczą. Nie zdarzyło się, żeby był jakiś odcinek, który trwałby tyle, ile będzie trwał. Więc mam nadzieję, że jesteście na to przygotowani. Podsumowując i reasumując, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną. No i dziękuję za te 1000 subów, naprawdę. Nawet, że to jest liczba, to uwierzcie mi, że jednak to cieszy, bo jednak widzę, że kanał, że tak powiem, zaczyna bardziej prosperować i, że tak powiem, no zaczyna rosnąć, co mi się bardzo podoba. No ale mogę wam obiecać, że nie mam zamiaru się zmieniać, raczej pozostanę taki sam, może ewentualnie troszeczkę doza śmiechu się też pojawić od czasu do czasu, ale tak to będę cały czas taki sam. No jedyne co, to mogę powiedzieć, że teraz będę jakby mocniej oraz będę coraz bardziej się skupiał na kanale, czyli chodzi o to, że będę coraz bardziej udoskonalał to, co robię. Czyli widzicie, osiągając ten próg jednak, teraz będę miał za zadanie jeszcze mocniej i jeszcze bardziej się skupiać na kanale, żeby trafiać jeszcze do jak największej, jak najszerszej widowni, no nie? Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć! I życzę wam od razu z tego miejsca wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Pa, pa!